Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z kariery zawodnika. Słuchaj, jeszcze na samym początku tylko krótkie info, bo może o tym nie wiesz. Rozdzieliłem kanał na trzy, żeby łatwiej było zarządzać tym wszystkim, a przede wszystkim, żeby było łatwiej Wam odnaleźć to, czego potrzebujecie. I teraz mamy tak, kanał ten tutaj, a w zasadzie dwa, bo na dwa kanały to ląduje, więc kanał Gryfciu FC, na którym będzie tylko FIFA, albo FC, w zasadzie jak to woli to nazywać, no i kanał fabularny tutaj, no słuchaj, zależy co lubisz, tam wpadaj, fajnie by było jakbyś zostawił suba na wszystkich trzech, wiadomo. Natomiast słuchajcie, mamy karierę zawodnika, mamy karierę Seby, no i co? No i co? Daliście mi troszeczkę tipów, w które drużyny powinniśmy uderzać. I uwaga, zostało wymienione oczywiście, no Serie A, oczywiście La Liga, no i jeśli chodzi o takie, które sobie odnotowałem, które mogą być ciekawe, a które sprawdzimy sobie dzisiaj, to jest Brighton z Premier League, Spezia? Osasuna, Bilbao i Atletico Madryt. I zobaczymy sobie, co by najlepiej siadało, jeśli chodzi o nasze wymagania i co by było najlepsze, najkorzystniejsze finansowo dla Seby. No bo jak wiecie, potrzebujemy tych pieniędzy tak naprawdę, żeby rozwinąć naszego zawodnika. Więc sprawdźmy sobie ligę docelową. Zacznijmy sobie od tego Premier League, bo jestem aż ciekaw, jakie tutaj są pieniądze. I to mamy Brighton. 34 tysiące na początek. Dobra. Mamy jeszcze Włochy. I mamy, co tu było wymienione? Specja. Ja jestem ślepy? Mój mózg? Monza była chyba też wymieniona. Ale dobra, bo tutaj ceny w zasadzie są takie... Znaczy ceny... Finanse w zasadzie są takie same z tego co widzę, niezależnie od tego gdzie byśmy poszli. A jestem ciekawy jak w La Lidze. Zobaczmy sobie Hiszpanię. I tak, mamy Atletic. To nie Atletico Madryt, no to tutaj ładnie jest 50 tysiaków. Osasuna 34. No dobra, no jest tak 34, no to jest tak średnio szczerze mówiąc, nie? Girona, tak patrzę, co tutaj jeszcze. No wiadomo, w Realu Madryt byśmy zarabiali najwięcej, ale to też nie chodzi o to, żeby zarabiać jak najwięcej, tylko żeby to było tak, że zarabiamy w miarę dużo, żebyście wiedzieli, nie? Że zarabiamy w miarę dużo, ale gramy w pierwszym składzie. Bo co z tego, że będziemy zarabiali dużo, jak nie będziemy grać? To jest trochę absurdalne, to trochę jest, nie ma sensu. Tak naprawdę, nie? Więc no teraz jest dobre pytanie. Co ja bym chciał, cholipka, no. Ale chyba to Premier League najbardziej do mnie przemawia, wiecie? Mimo wszystko. Oczywiście moglibyśmy jeszcze jakąś Arabię Saudyjską zahaczyć za jakiś fajny hajsik. Nie no, oczywiście żartuję. Nie no, jednak to Premier League chyba do mnie, słuchajcie, najbardziej przemawia. Więc wybierzemy sobie to Brighton. Tylko byśmy zaproponowali im trochę więcej pieniędzy, żeby nam dali. A tutaj jest pole do manewru. I może byśmy zrobili na 85 tysięcy. Jestem ciekaw, czy jesteśmy w stanie to ugryźć, nie? Jakkolwiek. Bo jak rozumiem, 59 tysięcy jestem w stanie dostać bez niczego. A dopiero większą kwotę jestem w stanie dostać za spełnione wszystkie cele. A przynajmniej te dodatkowe, no bo ten środek, no nie mogę wam tego pokazać niestety, ten środek, który mamy, to on jest kontraktowy, a tam dalej jest pensja na cele. No dobra, no to tak sobie ustawmy. Zróbmy sobie ten Brighton. Także dziękuję wam bardzo za rekomendację i swoją drogą naprawdę jestem mega szczęśliwy, że tak dużo z was... Jezus, do Wolfsburga albo do Brentford mi tutaj jeszcze proponują jako rekomendację. Za taką kwotę? A, bo on mi to pokazuje jako to, co ja mam tutaj za 85, tak? Nie, to wolę to za 85, skoro jakby i tak muszę się postarać i tak. Wracając, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za ilość komentarzy, bo naprawdę byłem w szoku, że ta seria wygeneruje ich aż tyle. Serio. Nie spodziewałem się tego w ogóle, także dziękuję wam bardzo. No i co?
Lecimy, moi drodzy. Może od razu sobie od meczu zacznijmy, bo tak, agentowo nie mamy nic do zrobienia już. Wybraliśmy sobie drużynę. Jeśli chodzi o hajs, nie mamy hajsu w ogóle. Więc no tak naprawdę zostało nam, no co? No tylko grać, nie? Trening, pomini, zagraj mecz. Nie, no trening zróbmy sobie normalnie. I może byśmy dzisiaj sobie wybrali jakieś trudniejsze ćwiczenia, tak sobie myślę. Bo ostatnio braliśmy wszystkie w sumie łatwe. Więc teraz może zróbmy tak. Dribbling przez labirynt. Zobaczmy. Dalej. I co, czekajcie, to było tak. Obronę jakąś trzeba było pewnie, ale najpierw podania. Najpierw podanie i coś, czego nie robiliśmy na pewno. I tak, trening dośrodkowań trudny. Jestem ciekaw, jak nam pójdzie, nie? Jestem ciekaw, jak nam pójdzie. Podania, podanie, bardzo gorący ziemniak. Dobra. I ze strzelania to na pewno bym chciał coś dodać, bo strzelanie średnio nam idzie. Strzały przez bramki. Dobra, zróbmy to. Czy ja coś jeszcze mam tutaj? W rekomendacji nie mam nic. Całe fragmenty jeszcze nam zostały, ale tylko to, co mamy. Tylko to, co mamy na A. No dobra, to zróbmy sobie te stałe fragmenty. Czy jestem w stanie zrobić tak, żeby wysymulować na przykład to ćwiczenie? Czy niekoniecznie? Wiecie, to co mam na A, to nie ma sensu tego robić, tak sobie myślę, no ale dobra. Chyba, że mogę wyjść i wysymulować wtedy konkretne, bo jest symuluj całość albo symuluj ćwiczenie. O, jak to działa? Jakbyście dali znać, to byłoby super. Tą drogą mógłbym sobie plany treningowe zrobić, nie? No tak, i średnie. Zróbmy sobie to jako średnie. No i lećmy, słuchajcie. Lećmy, bo nie ma co. Dribbling przez labirynt. Nie wiem jeszcze, jak to dokładnie działa. Przejdź przez bramki. A, dobra, czyli coś takiego to jest. O Jezus, dobra. Na całe szczęście Seba ma w miarę dobry ten dribbling, nie? Ale nie wyobrażam sobie tego robić na jakimś zawodniku, nie wiem, z ekstraklasy, nie? Byłoby ciężko. Oj, ale zdupiłem. No, zdupiłem właśnie. Ja pier... Ej, ciężko jest fest, nie? Ciężko jest fest. Macie jakiś, nie wiem, tip na to, jak to robić lepiej? Wydajniej? Ale żebym to zrobił. Oj, dobra. No dobra, jeszcze jedna próba, ale... No 3000 mamy, no ja nie wiem, czy to się uda, szczerze. Chciałbym bardzo, ale no nie wierzę za bardzo w to, nie? Teoretycznie powinienem to robić chyba na sprincie, ale to nie wiem, czy to się da. O, zrobiliśmy to na A! Ej, why, what the fuck? Ej, dobra, myślałem, że gorzej pójdzie. No jestem zadowolony z tego. Dobra, teraz trening dośrodkowań. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dobra, jest wrzutka. No i trochę przestrzelona, no trudno. Jest lipa, dobra. Dośrodkowanie i strzał. No dobra, no mogło być lepiej. Dobra, no spokojnie, tak jest. Jest wrzuta, jest strzał, no ale no niestety. Dobra, jeszcze raz. No, ale to szybciej trzeba było, trochę szybciej trzeba było. No właśnie, bo teraz to już jest bida. A ja mogę jeszcze zagrać w ogóle to. Ja mogę to wrzucić od razu. Ale też mogę porozgrywać, widzę. Tylko, że to rozgrywanie już nie daje mi punktów, nie? Zabiera mi czas. Dobra, jeszcze tu Tadiczem. A może ja jeszcze raz jestem w stanie wrzucić? Wrzutka? No! Kurwa, no ale to trzeba strzelić, no. Trudno, dobra. Bez sensu. Nie, no to będzie mega ciężko zrobić, Imo. Dobra, na spokojnie. Zajcem, strzał z daleka, no ale 75 punktów to nie ratuje mnie to ani trochę, nie? Ani trochę mnie to... Nie, no to jest bez sensu. Dobra, powtórzmy to jeszcze raz. Nie wiem, czy ja powinienem przyjmować, czy nie przyjmować tych piłek w sumie. Jakby wiecie, co ja powinienem tu zrobić? Czy lepiej pochachmęcić, trochę poszpącić? Chyba tak. Chyba troszeczkę trzeba poszpącić tu. I wtedy dopiero, o... No i wtedy to są punkty jakieś za to przynajmniej. Jest wrzutka, jest główka. O, jeszcze mogę coś do tego dograć. Jeszcze wrzutkę. Kurwa, no ale to nie tak. Dobra, na spokojnie. Ach, weci, wrzuca. No jest głowa. No fajnie było, ale no niestety, no. Dobra. Adi, słuchaj, trzeba wrzucić i strzelić. Oj, ładnie. Kurwa, tylko czemu to nie siadło do bramki, no.
Oj, 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 oj. Ale widzicie, no nawet jak idzie jakaś fajna piła, mega ciężko jest to ładnie zrobić, żeby to faktycznie wpadło, bo tu obrońca żyje, nie? Tu obrona żyje i daje radę. Dobra, na spokojnie. Tadić, wrzuć. No i głową, no ale to trzeba było zagrać to tą głową. O, dobrze, do Lincolna i petarda, ale nic z tego, no trudno. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, ja pierniczę, no. Przecież to się nie da tak, no nie da się, nie? Ale dobra, no już przynajmniej mamy D. No jeszcze mamy dwie próby, więc spróbujmy. No ale, no widzicie, no ja nie wiem, jak miałbym to zrobić lepiej. No na spokojnie. Jestem ciekaw, jaki poziom mają te komputery, które tutaj razem ze mną biegają. Czy to jest klasa światowa? Ale chyba tak. Bo naprawdę całkiem nieźle sobie radzą. To nie jest jakiś amator. O, no. Kurwa, zajc. Naprawdę zmarnowałem 20 sekund na to, żeby... Dobra, jeszcze raz. Ostatnia powtórka, no trudno. No ale to... Jezus, jak ja coś takiego robię, to ja, mnie zaraz coś zaleje, tu krew mnie tu zaleje, no po prostu mnie zaleje krew tu. Czak mnie trafi, krew zaleje. Ja rozumiem, że to jest trudne, ale no jakby bez przesady też. No, wrzutka, no, no ale to... Ktoś musi strzelać, no. Wake up. O. O. Nie no, taka sytuacja, no taka sytuacja. Co oni kurwa robią? Ja nie wytrzymam, nie? Ja nie wytrzymam. Co oni robią, no? Teraz to nie wiem, co się wydarzyło, tak szczerze. Tadić, wrzucka, no, no i, no i właśnie. No i wrzucka i nic z tego. Nie, no nie wiem, co ja mam zrobić, żeby tu stąd, z tego punkty były jakieś. Serio. Nie wiem, co ja mam zrobić, żeby z tego punkty były, nie? Tym bardziej, jak ja się obijam o samego siebie, kurwa. O, no teraz ładnie, no tylko... Właśnie, tylko trzeba to strzelić. No, dobra, plan dobry, wykonanie beznadziejne. No, teraz rzuć, 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 od razu, Tadić, no od razu! Co ty robisz? Kurwa, no już nic nie zrobię. Taki dramat. Jaki dramat w ogóle. No dobra, trudno, no FK jedną jak zrobimy, nic się nie stanie przecież, nie? Jestem ciekaw, czym się ten gorący ziemniak... A, jak najwięcej podeń po prostu, no dobra. No to trzeba klikać po prostu szybko. Postrzelać? A, okej. Okay. No dobra, no nie, no git, dobra, nie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii, powiem wam, nie ma tragedii, myślałem, że będzie gorzej. Oj, no i żeś tam zrobili. Ale dobra, na B jest, no to dobra, to jesteśmy w stanie spokojnie na A zrobić. Tym bardziej teraz już jak wiemy jak ten... Jak to ograć, to na luzie. Już mnie łapy bolą od klikania tego A na szybko, nie? Dobra, strzał, jest git. 14 zrobiliśmy. No, kurwa, do kogo? No przecież tak dobrze było. Dobra, trudno, już zróbmy to B. No już, niech stracę, nie? Tu co? A, tu strzały chyba są. No, prawie. No, kurna. O, no teraz wyszło perfekcyjnie. No teraz już nie wyszło perfekcyjnie. No teraz wyszło perfekcyjnie, dobrze. A jeszcze bramkarz tutaj wychodzi nam teraz. Kurwa, no. Gorzej być nie może, tak? Dobra. Dobrze, że ten celownik jest, to mniej więcej jestem w stanie sobie nacelować tak, żeby trafić faktycznie po tej linii. Już nie zawsze się to udaje. Jak widać zresztą. Ale i tak jest nieźle, nie? O, perfekto. Tu dużo będzie trzeba prób zrobić. Było dobrze. Było dobrze. No i znowu za daleko trochę, nie? Troszeczkę za daleko. Oj, teraz żebym zrobił w nogi prosto, no. Ile tu mam jeszcze? A, pół minuty jeszcze, dobra. Chociaż za bramkę się liczy.
Dobra, jest git. Przecież no zdecydowanie więcej punktów jest jak zrobię to tak jak należy, aniżeli tylko w bramkę. No ale, ej, ale szczerze ciężko tutaj jest zrobić to na maksa. No nie wiem, jakbym musiał strzelać, żeby zrobić to na maksa. Tym bardziej, że ja mam... No ten pad nie jest za dobry, nie? W sensie mój pad ma już nie wiem ile lat. No dużo, dużo. Generalnie stawiam, że 10 ma. Więc nie wiem, jak miałbym to zrobić na maksa, nie? Na nim. Jak czuję, że mi po prostu, jakby wiecie, delikatny ruch, jakaś taka nieuwaga i od razu całość idzie w pizdziet, nie? To, no kurwa, w słupek, no trudno. Dobra. I dobra, 14 tysięcy mamy, no to nie jest źle w sumie. To jest naprawdę nieźle. Biorąc pod uwagę, że na tamtym zrobiłem chyba 20 wcześniej, nie? Jezus, dwie piłki na raz poszły? Ja pier... Nie no, to już jest bez przesady. Dobra, ale chociaż trafiłem za ten... No, Jezus, jaki ty jesteś Tadić dziwny, nie? Ja naprawdę, ja nie wiem. Ej, no ja nie dostaję punktów za to, nie? Jak on tak beznadziejnie strzela. Nie macie innego piłkarza tu? Halo? Chłopie! Naprawdę Seba musi z takim typem grać? No przecież ty nie potrafisz strzelać za bardzo, no. No Jacko zdecydowanie lepiej, no. Ale denerwująca jest ta przeskakująca kamera co chwilę, nie? Nie wiem, czy was też denerwuje, ale mnie to irytuje strasznie. Oj, ale żebym to zrobił beznadziejnie trochę, ale przynajmniej punkty nabite. No, dobra, nie bezpośrednio w ręce bramkarza może. Trudno, chociaż trochę punktów. I teraz momentami nie wiem, czy lepiej jest strzelać na pałę i po prostu strzelać. No dobra, no na C zrobiliśmy, no to i tak nie jest źle, no. Mogło być lepiej, ja się zgodzę. Ja się zgodzę, mogło być lepiej. A, znowu robimy ten. No dobra. Dobra, próbujmy, próbujmy. O, ładnie. Ej, ładnie poszło to. Naprawdę ładnie, jestem w szoku. Dobra, oj, za mocno. Za mocno, ja już widzę, że za... Chociaż... Ej, nie za mocno. Teraz? Coś tego? No. Ale prosto w ręce bramkarza, bez sensu. Jak ja miałbym to tutaj zrobić, żeby to weszło? Chciałbym to bardziej tak podkręcić trochę, co? Oj, ale teraz przyłożyłem. No ale dobra, no prosto w ręce bramkarza. No, ale to bez sensu, nie? Jest bez sensu, żebym ja strzelał prosto w łapy bramkarza, no. Ja powinienem chociaż jedną bramkę z tego trafić. Niskie, proste uderzenie zróbmy. No i petarda. No i... O Jezus, ale żeś petardę zrobił. Ale żeś Seba petardę zrobił. No niech mnie szlak, no. Naprawdę, nie? No na żółtym? Oj. I ale teraz na 2000 zrobiłem, a wcześniej zrobiłem na ten... Na maksa, nie? Jak to robiliśmy chyba w poprzednim odcinku, jak dobrze... O! No dobra, jak ja tak mam zrobić na maksa, to zrobiłem. Wystarczyło po prostu jedno trafić. No to i tak nie najgorzej, co? I tak chyba nieźle poszło, więc... Może nie jakoś wybitnie, ale i tak wyszło nieźle, no. Ale i tak wyszło nieźle. No dobra, to co? Dzień meczowy. Fenerbahce versus PSV. Zobaczmy, jak to nam wyjdzie. Ej, my nie jesteśmy wypoczęci w ogóle. To mi się nie podoba. Zmienię sobie tylko koszulki. Bo problemem głównym we FC-ku jest to, że gra nie ma takiego AI, które by dobierało koszulki kontrastowe do siebie, nie? Tylko dobiera te same. Że to jest normalne, że jakbyście grali mecz jakikolwiek, nawet nie w FIFA, nawet nie na komputerze, tylko IRL, to nie bralibyście do drużyny tych samych strojów, który ma przeciwnik, albo takiego samego koloru, bo byście się najzwyczajniej w świecie mieszali wtedy i męczyli z tym, nie? Więc to nie ma najmniejszego sensu. No ale dobra, grajmy jako Szymański ten mecz, a następny zagramy sobie jako drużyna. Tak z ciekawości zobaczymy, jak będzie to wyglądało, jaka różnica. Bo jestem w sumie ciekaw, czy duża różnica w ocenie będzie, nie? Samego zawodnika. Co my mamy do zrobienia? Zyskaj... Co bym chciał zwiększyć? Dobrze to kliknąłem?
proszę państwa, witamy. Nie wiem, czy dobrze to kliknąłem, poczekajcie. Cele meczowe. Zwiększony cel. O, na 8,5 i wtedy dostajemy więcej, dobra. Uczestnicz gol asysta w minimum jednym golu. No, to powinno się udać. Uzyskaj co najmniej 50% skuteczności strzałów. No ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy to się uda. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy to się uda, nie? Oj, ale beznadziejne podanie. Dobra, Dzeko. Dawaj, dobrze. Dobrze. Brawo. Tak jest. Jeszcze odegraj to do mnie. I strzał Stefan. Dobrze. Co? Jak on to przyładował w poprzeczkę tam? Nie no, Seba, to tak nie możemy grać, no. No, dobra, naciskaj tego Mauro, no naciskaj go. Ajajaj, dobra, trzeba wracać. Pierwszy z zespołów rozpoczyna ten mecz w takim oto składzie. Dobra, Szoten. Jeszcze, oj, dobre odebranie. Oj, za późno. Jeszcze odegraj do tyłu, ale nie do tego tyłu. No nie, kurwa, taka sytuacja. Taka sytuacja, no i gówno z tego wyszło. Dobra, Mauro. Mauro, podanie do środka do Szutena. Szuten do Ralmo. Z Mauro, ale jest tutaj Sebastian Szymański. Dobre odebranie i Dzeko sam na sam strzela. No ale nic z tego. O, jeszcze tutaj sytuacja. Ajajaj. Dobrze. Dobre podanie do Sebastiana Szymańskiego. Jeszcze Sebastian Szymański do Freda. Fred! No ale nic z tego. Drommel. No, jeszcze Werman. Co tam się dzieje? Bakayoko. Til. Aj. Oj, niedobrze. De Jong. Oj, ale dobre odebranie Szymańskiego. Jeszcze tutaj do mnie. Jeszcze. No, kurwa, czemu mi to zabrałeś z nogi? Dawaj. Oj, dobrze, Sebastian Szymański sam na sam strzela. No ale Drommel to broni, no co za chamidło. Po co on to bronił? Ajajaj. Nic z tego nie będzie, chyba jeszcze raz mamy wrzutkę z rogu, dokładnie. Rzut rożny, raz jeszcze, jest wrzuta na Sebastiana Szymańskiego, on tam głową. Ajajaj. Dobra orientacja była, ale no niestety, nic z tego. Jeszcze zagranie. Fred. Jest przy piłce. Dawaj do mnie. Jeszcze. Odebranie. Dobrze. Jeszcze do środka. No, panowie, ale to za późno. Oj. Ależ ładne podanie i mamy 1-0. Ajajaj. Nie wiem, kto tam asystował Sebastianowi, ale coś pięknego. Ładnie to podał. Prosto do nogi. No, w 16 to się liczy. Patrzcie. Ależ ładnie to rozegrali. No w ogóle się tego nie spodziewałem. Oj. Ładnie, no i mamy ocenę 9-3. No tak to mi się podoba. Sebastian Szymański z dobrym odbiorem. Jeszcze podanie do Dzeko. Dzeko będzie wychodził sam na sam. Jest w 16. Jest jeszcze wrzuta do Sebastiana Szymańskiego. Ten z główki. No i mamy rzut rożny. Ajajaj, ależ oni to ładnie zagrywają. Oj, beznadziejne to podanie, no trudno. Jeszcze, Fred, do Szymańskiego, Szymański, bokiem boiska, Szymański wrzuca tam, ale nie ma do kogo. Nie ma za bardzo do kogo, ale jest rzut karny. Co jest? Skąd ten karny się tu wziął, no? Ładnie. Kto będzie wykonywał? No, strzał, Dzeko. No i mamy 2-0. Brawo. No o to właśnie chodzi. O cholipa. No nie spodziewałem się tego w ogóle, że ten mecz będzie aż tak wyglądał dobrze. Ej, zastanawiam się, czy nie podnieść sobie poziomu do legendarnego, tak szczerze. Jak tak widzę, jak to wygląda. Bo mam wrażenie, że na tej klasie światowej jest to dużo łatwiejsze na zawodniku po prostu. Oj, no i teraz wygadałem. Szukaj podań mi się wyświetliło. No ale no nic z tego, dobra. Na spokojnie, Werman! Ależ tam zagranie do Bakayoko. Bokiem z Wermanem jest jeszcze Til. No, ale jest też Mionzu, czy jak on się tam nazywa. Oj, dobre podanie do Szymańskiego.
Szymański. Ależ go tu wykosił! Ojojoj! Dobra, jeszcze, na spokojnie, na spokojnie. Jest Fred. Jest Carveci. Jest Osami. No, dobre podanie do Szymańskiego. Szymański rozpycha się tutaj. Ale jeszcze podanie do Dzeko. Dzeko sam na sam. Oj, Dromel go tutaj fauluje, ale widzę, że nie ma żadnej reakcji ze strony sędziego. Szkoda, bo z tego byłby dobry karny. Jeszcze. No, próbujcie tu, panowie, próbujcie. Dobre podanie do Szymańskiego, tak jest. Szymański, bokiem boiska. Szymański, jeszcze odegranie do Dzeko. Dzeko, jeszcze. Próbował tu do Szymańskiego, ale nic z tego. Szkoda, szkoda. 39 minuta mamy. Kaweci, dobre podanie do Szymańskiego. Szymański jeszcze. Rozpychać tutaj. Crespo. Crespo. Crespo, no musisz gdzieś odegrać. Oj, ale żeś to wysunął tam. Jest strzał, ale z takiego kąta. No nie oszukujmy się, nic z tego nie mogło wpaść. Bez szans. No, jeszcze Lang. No jest tu Szymański. Jeszcze podaj, podaj szybko, ale nie w takiej sytuacji. Dobra, podanie. Dobrze, Fred. Kaweci. Kaweci z Szymańskim. Szymański będzie strzelał. Strzał, ale no niestety, niestety, no. Ajajaj, tuż koło słupka. Ale dobra petarda była, dobrze to strzelił. Dobrze przymierzył, no tylko trzeba było jeszcze tak troszeczkę przykalibrować, no, ten celownik. Było naprawdę nieźle. Ale że tam klęknął. No i mamy koniec pierwszej połowy, moi drodzy. Mamy koniec tej pierwszej połowy. Wygląda to naprawdę nieźle, tylko celność strzałów, nie ma szans, żebym zrobił z taką skuteczność, no co ty? Nie wiem, 50% skuteczności, żeby zrobić to naprawdę, bym musiał dwa strzały chyba oddać tylko. Dobre podanie, jeszcze Sebastian Szymański, strzał i mamy okienko! Ależ to przyładował! Ojojoj! Ojojoj! No coś pięknego! I mamy 3-0. Nie no, trzeba tu ewidentnie podnieść poziom, bo no na razie to nie ma żadnego stresu, nie? Ja sobie po prostu przechodzę przez nich. Tu ewidentnie by trzeba było legendarkę włączyć, no. Na spokojnie. Boskali, Boskali z Dresdem, Dresd. Bakayoko, ale Crespo na całe szczęście tutaj był. Jeszcze Szymański. Dobre odebranie tam. Dobrze odegrał to na dobieg. Niestety nic nie widzę, co się dzieje. Dzeko. Dzeko, jeszcze do Szymańskiego, Szymański w pole karne, ale niestety zablokowany jest ten strzał. Oj, ależ tu podanie, jeszcze Fred. Fred do Szymańskiego, Szymański do boku, do Ryana Kenta, Ryan Kent z Kargiolu. No nie, beznadziejne to podanie. Beznadziejne to podanie, no ale trudno. Teraz sytuacja, no trzeba wracać, trzeba wracać, jest kontra. Jest kontra, moi drodzy, no. Dobrze, 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 Szymański, brawo. Dobre podanie do Kenta. Kent, jeszcze tam Kardiolu. Kent z Szymańskim. Szymański, bokiem boiska, Szymański. Jeszcze drybluje tutaj. Szymański. No, ajajaj, no skuteczność dryblingu dobra, ale no niestety tutaj nie poszło, nie poszło. To podanie beznadziejne. Ale, no właśnie, a propos beznadziejnego podania. Oj, dobre odebranie. Jeszcze Kent. Dobrze, jeszcze skęt. No, dawaj, 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 Kardiolu. Dobrze, do Szymańskiego, Szymański. Szymański, bokiem boiska, dobrze. Do środka, do Freda, Fred. Jeszcze z Carveci, Carveci. Szymańskim, Szymański. Do Kardiolu, Kardiolu. Do Szymańskiego, ten w pole karne. Jeszcze odegranie do Dzeko. Ten Dzeko, co tam, przepraszam, zrobił? O, dobrze, 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 Szymański, brawo. Jeszcze górą, tak jest. Odegranie, Kent. Szymański. Szymański wrzuca. Ojojoj! Ależ ładna wrzutka. Ależ świetna wrzuta tam. No ale niestety to nie dochodzi. Jeszcze. No. Co to była za bramka? Co ten Nianzu to włożył? No brawo, brawo. No o to chodzi. Ależ ładnie zamknął tą akcję. Ależ ładnie zamknął tą akcję. Nie no, słuchajcie, z tą drużyną to naprawdę idzie nieźle, no.
Jeszcze Kent do Szymańskiego. Szymański. Szymański rozbiega się. Będzie wrzucał. Wrzuca, ale na całe nieszczęście zablokowane przez Boskaliego. Na krótko podaj. Kurwa, miałeś na krótko podać, Gamoniu. Dawaj, podawaj to. Dobrze, Szymański. Szymański za szesnastki strzela, ale Drommel to wyciągnął. Wyciągnął to, no ale to był taki dobry strzał. Można by rzec, że prawie mierzony. Dawaj na krótko. Ale żeś to podał, ja pierdolę. O Jezus Mario, no. Tak się popisali, panowie. Dawaj, 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 dawaj. Ciśnij go tu, ciśnij go tu. Mauro, Mauro się rozbiega. Mauro. No dobrze, Crespo. Jeszcze podanie do Szymańskiego, ale niestety on nie doszedł do tej piłki. Jeszcze próbują tutaj. Werman. Werman bokiem do Mauro. Mauro. Mauro próbował, ale na całe szczęście nic z tego. Jeszcze. No dawaj, dawaj, Kent. Brawo. Dobre, dobre odegranie. Jeszcze Szymański jest tutaj. Jeszcze Tadic z Kentem. Kent z Szymańskim. Jeszcze Szymański. Dobrze się wypuścił do Tadicza. Tadic, już powinieneś to podawać do Dzeko, a nie się zastanawiać. Jeszcze Szymański strzał. I mamy 5-0. Ajajaj. Ajajaj. No o to właśnie chodzi, słuchajcie. O to właśnie chodzi. Tak to powinno działać. Wycofanie i strzał. Tak to powinno wyglądać. No patrzcie, jak to przyładował. Ciężko nie trafić. Pewne wykończenie. Brawo, brawo, brawo! Powiększają przewagę. Dobrze, Drest. Dest, nie Drest. Drest to gdzie indziej. Dest. Dobra, do boku tam, do Schottena. Schotten. Schotten z Wehrmannem. Wehrmann. Ej, próbowaliśmy, ale no niestety. Dobrze! Jeszcze Tadic. Tadic. Oj, dobre rozegranie z Szymańskim. Szymański będzie wybiegał sam na sam. Szymański sam na sam strzał. Ale nic z tego, Drommel to obronił. Ajajaj. Ajajaj, no. Plan dobry. No wykonanie nawet niezłe, ale no niestety, no nie udało się. Zdarza się. Zdarza się nawet najlepszym. Tym bardziej, że Szymański już naprawdę masakrycznie zmęczony. Nic z tego nie będzie. Już od groma wręcz by powiedział, że zmęczony. Dawaj, 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 na daleko. Ale żeś to kurwa na daleko podał, no niech cię szlak. Aj, beznadziejnie, nie? Beznadziejnie to podali. Lozano z De Jongiem, De Jong do Desta, Dest. Co oni tam robią? Panowie, no ale no nie możecie tak. Co tam się odpierdala, to ja nie wiem. Ale dobra, na całe szczęście jest nie najgorzej, no. Dobra, podanie do Szymańskiego, daj na bok. Aj, no, trzeba było troszeczkę mocniej powalczyć niestety przez to. Oj, Wersztyn! No, odbierz mu tą piłkę, odbierz mu tą piłkę, biegnij tam! Dobrze, Bekao, dobrze, dobrze. Brawo, brawo, jeszcze, jeszcze. No, Schotten, ale miałeś to odjąć. No, myślałem, że to weźmiesz tak po prostu, zabierzesz mu, a nie, się zastanawiasz. A zwrócić na pozycję? No, przecież jestem, spokojnie. No, jest wrzutka, no ale jest też King. No dobrze, 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 dobrze na dobieg. Ale Wersztyn był tutaj, niestety. Ale i tak wygrywamy 5-0 z PSV, więc umówmy się. Umówmy się. Umówmy się. Naprawdę dobry mecz. Naprawdę dobry mecz. Nie ma to tamto. No do osobowości 406 punktów żeśmy dostali. Więc nieźle. Nieźle. No. No nieźle. Trzeba to określić jako nieźle. Co my tu mamy? Jeśli chodzi o agenta. Co my tutaj mamy? Zespół. Ale co mi się zaktualizowało? Bo ja nie widzę tutaj, żeby wypracowane bramki się zmieniły albo coś. Nie wiem, o co tu chodzi. Jak to działa? To jest rozliczenie po prostu na koniec roku. Na koniec sezonu, w sensie, nie roku. Macie jakiś pomysł, jak to działa dokładnie? Bo nie kumam, o co tutaj kaman. Dobry występ meczowy. To jak dobry występ meczowy, no to indywidualista chyba, co? Podziękujmy samym sobie. 70 punktów wpada. Mamy 37 tysięcy do wydania. Więc w sumie można by było garnitur sobie dupnąć. I ile nam zostało? 12. No to zróbmy jeszcze zespołowy autokar i siemano.
i Shimano i mamy to. Jest naprawdę nieźle, no jestem ciekaw, ile wyjdziemy tutaj na plus z tych inwestycji, o ile w ogóle wyjdziemy z inwestycji na plus, bo to wiecie, różnie bywa. Ten agent zawodnika, ja nie wiem czemu on się świeci. A, bo za... Kurwa, ale jestem głupi, przecież tu są wiadomości jeszcze od niego. Widziałem twoje posty w mediach społecznościowych po meczu, wspaniale, że dzielisz się swoim szczęściem z fanami, super. Jestem z ciebie niesamowicie dumny, piłkarz sezonu to fantastyczne osiągnięcie. Uniesienie pucharu to musi być coś wspaniałego. Naprawdę podobał mi się twój dzisiejszy występ i to, jak czerpiesz radość z gry. Czas skupić się na pozytywach i wszystkich dobrych rzeczach, które teraz mają miejsce. Co to za decyzje są? A, że... Aha, okej. Okay. Dobra. Czyli... Okej, czyli on mi się po prostu wyświetla po meczu i mam decyzję do podjęcia i dlatego to mi się tu świeci. No dobra, to okej. Okay. Niech tak będzie. Szkoda tego... Aha, bo jeszcze żadnego mecza w lidze... Mecza... Już naprawdę. Żadnego meczu jeszcze w lidze nie zagraliśmy. Jeszcze nie zagraliśmy, więc to będzie pierwszy mecz w lidze. Ankara Go. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Chciałbym wczytać... A, poprzednią sesję treningową to Tom mam. Ja bym chciał sobie wczytać może to. I co my tu jeszcze mieliśmy? Mieliśmy tu coś jeszcze na A zrobionego? I rzeczy, które mogę zrobić. Na B mieliśmy to. No i dobra, symulujmy sobie całość. Dostajemy oczywiście tyle samo punktów, więc jest git. Jakby nie ma to tamto. No i co, ten mecz może zagrajmy sobie całą drużyną. Bo jestem ciekaw, jak nam pójdzie w sytuacji, w której będziemy całą drużyną grać. Na pewno będzie mi łatwiej komentować troszeczkę tą sytuację. No i zobaczmy. Szanowni Państwo, szykuje nam się dzisiaj... No i zobaczmy, mecz na Molton Road. Całe to oczekiwanie powoduje, że apetyt tylko rośnie. Co my tu mamy? Zalicz asystę. No to zdecydowanie bym wolał jednak mimo wszystko. No i zaczynamy, Ankara Go versus Fenerbahce, moi drodzy. A naszą gwiazdą tego meczu jest oczywiście nie kto inny jak Sebastian Szymański. No, tutaj z małym faulem zaczęliśmy ten mecz. I Gary do środka, do Mahedy, Maheda. Maheda, no, Turkmen. Dobrze, Dziku. No, Dziku, ale podawaj to, dobrze. Na spokojnie, Niazu. No, ale to na spokojnie trzeba grać, a nie tak chaotycznie, no. Na spokojnie, dokładnie. No. To właśnie, tu trzeba to wyczucie zrobić. Dobrze, dobrze, Niazu, dobrze. Dzeko, i jeszcze do Sebastiana Szymańskiego na dobieg. Sebastian Szymański teraz przy piłce. Sebastian Szymański. No, będzie kiwał. Pamiętajmy, że on jest gwiazdą tego meczu, więc to jemu musimy poświęcić najwięcej czasu. Jeszcze Sebastian Szymański, no próbował zbiec, próbował tutaj zachachmęcić troszeczkę w tym polu karnym, ale niestety nic z tego. Jeszcze Crespo, Crespo do Szymańskiego, Szymański strzał z daleka i siadło! Mamy 1-0! A to dopiero początek. Oj, 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 ale jak to siadło! No tego się nie spodziewałem! No coś pięknego, to się nazywa dobrze zacząć. To się nazywa dobrze zacząć, słuchajcie. Turkmen do boku, a Atakan. Atakan do Ganuska, Hanusek. Hanusek, no faulowany tutaj na boku. Jeszcze Tasos. Ale Kwecić, mocniejszy. Dobrze, na spokojnie, Fred. Fred, jeszcze do boku, do Crespo, Crespo, do Kenta. Kent do Osterwolde, Osterwolde. Osterwolde, on nie ma z kim zagrać, no i traci piłkę niestety. Ale jest jeszcze tutaj Ryan Kent, który próbował wślizgiem. No dobrze wyszło, ale niestety nie miał kto odebrać tej piłki. No panowie, ale tu trzeba przycisnąć, tu trzeba przycisnąć. Dobrze, Szymański, no próbuj, próbuj. Nie zawsze się uda, ale trzeba próbować. Grunt to próbować. Jeszcze Sebastian Szymański. Dobre odebranie, jest bokiem boiska. Sebastian Szymański będzie wrzucał. Jest wrzutka, ale niestety nie było tam nikogo zamykającego akcję. Ale wrzutka sama w sobie naprawdę niezła. Rodriguez. Rodriguez do tyłu, do Kicu. Kicu, do Efkana. Efkan. Do Rodrigueza jest Dziku. Ale niestety to nie siadło. Oj, niedobrze, niedobrze. Jest Turkmen, Turkmen strzela. I mamy remis. Jest 1-1. Niedobrze, niedobrze. Niedobrze, moi drodzy.
Ostewardę. Kent, przerzutka do Szymańskiego. Szymański głową. Do Dziku. Dziku. Jeszcze próbuje. Mamy tu Freda. Fred do boku. Do Samuela. Samuel wycisnął z siebie tą piłkę, no ale no niestety, no. No tu nie o to chodzi też, żebyś wypluwał przed siebie piłkę i tyle. Tu trzeba jeszcze coś rozegrać, coś zrobić. No na spokojnie. Tak jest. Dobrze, dobrze, tylko przycisnąć teraz. Zajebiście. Dobrze, Szymański. Szymański. Delikatna wrzuta do Dzeko. Dzeko! Strzał, ale no niestety zablokowany. Ajajaj. No ale Szymańskiemu przynajmniej ocenę podnieśliśmy. No ale to nie o to chodzi, my powinniśmy to wygrać. Osteort. Mujakinić. Atakan. Takan. No jeszcze, panowie, to trzeba skrócić. Anuszek. Anuszek, no. No tu trzeba coś odebrać, dobrze. No, niestety, nic z tego. Cigareci. Oj, Nzuzu, dobrze tutaj. Brawo. Brawo, Macheda, ale jest Crespo jeszcze. Zablokował to. No, brawo, jeszcze Szymański. Szymański. On musi mieć z kim zagrać. Szymański, dobre wypuszczenie do Kenta, ale no niestety, no. No niestety. Mogło być lepiej, ale i tak nie jest źle, no. I tak nie jest tragicznie, umówmy się. Hanuszek. Do Turkmena, Turkmen. Turkmen. Ależ podanie do Mahedy, Maheda. Jeszcze odgrywa do Tasosa. Tazos. Tazos. No, ale... Kurde, dobre odebranie, ale no niestety. Dalej w akcji. Teraz mamy kontratak. Fred. Fred, tylko on musiałby mieć z kim zagrać. A no i właśnie. I właśnie o tym mówię, że musiałby mieć z kim zagrać. No, dobrze. Dobrze, jeszcze do Szymańskiego, tak jest. Szymański. Szymański próbuje się tu przedzierać, ale strata piłki. Ależ głupia ta strata. No panowie, tu trzeba się wziąć w garść. Trzeba się wziąć w garść. Cigareci. Do Rodriguez'a, Rodriguez. Rodriguez, no... Dziku, ale ty musisz być szybszy. Jeszcze. Oj, jak dobrze. Jak dobrze. Tak niewiele brakowało. Tak niewiele brakowało i mielibyśmy 2-1. Dobrze, Dziku. Dobrze, Dziku. Jeszcze, Dziku, do Szymańskiego, ale ten niestety nie dojdzie do tej piłki. Ale chociaż próbował odebrać. Jeszcze, Kitosi. Ajajaj, no Rodriguez przy piłce. On będzie to wrzucał. Albo podawał Macheda. Jeszcze Livakovic dobrze broni. Prawidłowo. Niazozi. Ależ odegranie. Jeszcze. Osmi. No, ale panowie, no ataka. No, tu trzeba coś się wziąć w garść, no. Ja pierdolę, no nie tak. No nie tak. Nie z faulem takim głupim jeszcze na dodatek. Dobrze, dobrze do Szymańskiego. Tak jest, Szymański. Szymański. Będzie wychodził. Jeszcze próbuje tutaj kiwać. No i głupia strata. No i znowu punkty w plecy. Ajajaj. No niedobrze. Niedobrze. Niedobrze, moi drodzy. Niedobrze to wygląda. Dobra, Szymański. Szymański. Ależ dobra kiwka. Szymański. Przedziera się przez obrońców. Szymański, on musi mieć z kim zagrać. No próbował. Jeszcze, dobrze, Szymański przy piłce. Szymański bokiem boiska, tu przy nim dwóch obrońców. Jeszcze Szymański, wrzutka. No ale no, Mujakovic mocniejszy po prostu. No po prostu mocniejszy był, no. Po prostu mocniejszy, Tazos. Tazos, ale jest tu Kaweci. Kaweci, jeszcze Fred. Kaweci. Dobrze, Kaweci. Kaweci przedziera się. Kaweci, wrzutka, ale tam nie ma już Sebastiana Szymańskiego, który mógłby to zamykać. Po co on poszedł z tamtej pozycji? Jeszcze. Osamel z Kawecim. Kaweci. Oj, Hanuszek. Tutaj, no, niebezpiecznie. Dobra, podanie do Szymańskiego. Szymański jeszcze próbuje kiwką. Szymański. Odegranie do Dzeko. Dzeko do Szymańskiego. Szymański. Pole karne. Szymański zbiega. Szymański jeszcze zatrzymany. Strzela. Jeszcze strzel to. Spróbuj to. No panowie. Panowie, tu trzeba to strzelić, a nie się tak bawić. Nie można się tak bawić. Samuel jeszcze do Szymańskiego. Bardzo dobre podanie. Szymański wrzuca. No ale nie ma tam znowu nikogo, kto by zamykał tą akcję, no. Pomysł dobry, ale co z tego?
Samymi pomysłami się meczu nie wygra. Jeszcze. Fred próbuje tutaj bokiem boiska, ale jest Hanuszek. Hanuszek, no podanie dość dobre. Ajajaj. Efkan z Tazosem. Tazos! Na całe szczęście Niazu tutaj był. Tazos. Obok niego Dziku. Dziku. Podanie do tyłu, do ekrana. Dobrze, Fred, zablokowany. Tak jest. Hanuszek. Ale jeszcze Niazu blokuje to. Dobrze, Niazu, dawaj, dawaj. Teraz jest twoja chwila, mój drogi. Oj, ale on nie ma siły już. Jeszcze Samuel. No ale widać, że tutaj z dryblingiem ciężko. Z dryblingiem ciężko u chłopaków z Fenerbahce. Jeszcze, dobrze, Fred, brawo. Brawo, brawo, brawo. Dobre odebranie. Podanie do tyłu, do Akatana. No, Urkmen z Cigarecim. Cigareci do Mujakowicza. Mujakowicz. Ajajaj, jeszcze Cigareci. Cigarecik jeszcze. Macheda. Dobrze, brawo. Dobry blok. Hanuszek. No, Urna. Plan dobry, wykonanie niezłe, ale nic z tego. A tymczasem Szymański, mamy kontratak. Szymański. Odegranie, dobrze, to Dzeko, Dzeko faulowany tam, a wychodzi już sam na sam i chyba będziemy mieć czerwoną kartkę, moi drodzy. Zobaczmy. I mamy, słuchajcie, czerwoną kartkę dla Mujakowicza. No należało się. To była perfekcyjna setka, jeśli on tylko by przeszedł. A tu takie wycięcie, oj, oj, oj. Oj, oj, oj. I teraz jest on, Sebastian Szymański, 25 metrów. 25 metrów, słuchajcie. Musimy to strzelić. Szymański. Strzela, Szymański, no ale prosto w głowę obrońcy. Ajajaj. A taka dobra sytuacja, no. Taka dobra sytuacja. Jeszcze odegranie do tyłu, do Szymańskiego. Szymański strzela, ale Gikiewicz to broni. Ajajaj. Panowie, na krótko, trzeba to rozegrać, dobrze. Jeszcze, do tyłu. Oj, no ale nie aż tak do tyłu, to miało być do Szymańskiego. Szymański strzał z daleka, ale znowu Gikiewicz jest na miejscu. No ale sama sytuacja naprawdę niezła, nie? Naprawdę niezła. Itosu. Itosu. No jeszcze tu Szymański powinien to przerwać razem z nim. Jest Turkmen. Turkmen przechodzi sobie ich jak gdyby nigdy nic. Jest Efkan. Dobrze, ale jest też Samuel. Brawo, Fred. Jest Szymański. Szymański. Dobre podanie. Do Andera. Ander jeszcze z Szymańskim próbował, ale niestety nic z tego. Ajajaj. Cigareci. Cigarecik. Cigarecik do Rodriguez'a. Rodriguez. Na całe szczęście nasi się cofnęli w ostatniej chwili i on zobaczył, że nie ma do kogo podawać, bo byłby spalony. Jeszcze Kitosu, ależ odegranie do tyłu do Turkmena. Turkmen, ale na całe szczęście jest tu Samuel, choć i tak jest faul. Oj, niebezpiecznie, niebezpiecznie, moi drodzy. Trzeba odbiec. Będą strzelać, ale na całe szczęście nic z tego. Dobrze, na spokojnie. Liwakowicz. Jeszcze. Osterwolde. Szymański. Szymański, dobre podanie. Do Tadicia, Tadic. Samuelem, Samuel. Jest Dzeko. Jeszcze Szymańskiego macie wychodzącego. Dobrze, Szymański strzela. I mamy 2-1. Brawo. Brawo, Seba, o to właśnie chodzi. Żeby wykorzystywać takie sytuacje. Można by powiedzieć, że idealnie w tempo wyszedł. No i mamy gola. Mamy 2-1, moi drodzy. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Tak to powinno wyglądać. Efkan do Turkmena. Turkmen. Turkmen. No jeszcze trzeba ich przycisnąć. Może jeszcze jedną bramkę jesteśmy w stanie tu strzelić. Może jeszcze. Może jeszcze. A tymczasem Efkan. Efkan, oj, dobrze Samuel, ale to musi ktoś tu przejąć. Oj, 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 chyba czerwona kartka będzie za to. Jednak nie, żółta, dość daleko było od bramki, na całe szczęście. No ale Nianzu z żółtą kartką ląduje za to. No, trzeba na przyszłość uważać, nie możemy dopuszczać do takich sytuacji, żeby w tak głupi sposób ładować się na kartki. No, jeszcze będą podawać. Tak myślałem właśnie, tak właśnie myślałem. Jest Dziku. Dobrze, Dziku, dawaj, dawaj.
Dziku, do Szymańskiego na dobieg. Szymański przyjmuje tą piłkę. Szymański jeszcze próbował, ale nic z tego. Jeszcze Szymański. Dobrze, brawo do Tadicza. Tadicz, bokiem boiska, o ja pierdolę. O Jezus Maria, o Boże, o Jezus. Trzeba pamiętać, że jednobramkowa przewaga. O Jezus. Co on odjebał tam? O Boże. Nie wierzę w to, co tu się stało. Jeszcze Oswaldę. Do Szymańskiego. Szymański. Odegranie do Tadicza. Tadicz. Jeszcze do tyłu strzał. Ale Giekiewicz to broni. Jeszcze Hanuszek. Hanuszek. No był tu Sebastian Szymański, ale nic z tego. Pitosu. Kitsu w zasadzie bardziej. Kitsu, dobrze, brawo. Jeszcze Baczaj, jest Szymański, ale no niestety nic z tego. Rodriguez. Rodriguez przy piłce. No, brawo, 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 panowie, brawo. Co prawda 2-1, dwie bramki Seby, ale najważniejsze, że wygraliśmy. No i że Seba strzelił dwie bramki, nie? Naprawdę dobry mecz, kurna. Naprawdę dobry mecz. Myślałem, że będzie ciężej. No ale nie zaliczyliśmy wszystkich zadań. Tylko jedno. Czego nie mieliśmy? Zalicz asystę przy jednej bramce. To ciężko było zaliczyć asystę, jak ja dwie bramki strzeliłem. No ale... Jest jak jest, nie? Jest jak jest. Ocena meczowa przynajmniej 9-0. A ja 9-4 byłem. Ja pierdolę, jakie szczęście. I co tu jeszcze? Minimum 65% posiadania piłki przez zespół? Nie, no to jest nie do zrobienia, Imo. O, tutaj mi pokazują. O! O, a, bo tamte mecze towarzyskie, to w meczach towarzyskich się nie liczyło pewnie. No dobra. Mamy Real Sociedad, o którym też chyba wspominaliście, tak mi się wydaje. Który też tutaj jest na tej liście. Mamy Brentford, do którego byśmy spokojnie sobie przeszli. Mamy Wolfsburg. No i mamy Brighton, do którego chcielibyśmy pójść. Udane driblingi mi całkiem nieźle idą w tym meczu. 20 driblingów udanych było. Nice. Gole z pola karnego. Tu trzeba dużo nastrzelać. No ale to i tak według mnie do zrobienia w tym jednym sezonie, nie? Tak szczerze? Wydaje mi się, że na spokojnie do zrobienia to jest. Dobra, mamy... Pokaż gola całemu światu. Nie, tak w mediach społecznościowych, no to trzeba, nie? No bo to... Social media są bardzo ważne w tym wszystkim. Mamy 36 tysięcy. Niewiele w co możemy zainwestować tak w sumie. Możemy albo wykupić loże, albo datek na schronisko dla zwierząt, albo inwestować. No ja wolę to schronisko dla zwierząt jednak mimo wszystko, wiecie? Dobra. I chyba tyle, co? Chyba tyle, co w mojej gwieździe mamy. Zobaczmy sobie naszą osobowość. No na razie jeszcze trzeciego poziomu nie mamy. Brakuje nam 2500 punktów. Więc jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ten strzelec finezyjny w sumie git będzie chyba, nie? Już mógłbym to niby wymienić, tylko się zastanawiam na co. Tylko się zastanawiam na co. Może na pewne przyjęcie, co? Mamy jeszcze podania na dobieg. Przechwyty, zagrania z fałsza. Mówiliście o tych zagraniach z fałsza też, czytałem, ale na razie, kurna, nie wiem szczerze. Jak uważacie, czy lepiej byłoby wziąć pewne przejęcie, czy pewne przyjęcie, przepraszam, czy tego strzelca finezyjnego zostawić? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekaw, co według was, jeśli mamy te dwie rzeczy, co według was byłoby lepsze. Bo na trzecie okej, okay, nie? Jakby na trzecie to wiem co. Ale do trzeciego to jeszcze trochę. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie suba na tym i w sumie na pozostałych kanałach też możecie, o których wspominałem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.